Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Ciche życie świętej rodziny w Nazarecie przerywały tylko pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej przepisane prawem. Ta, o której mówić będziemy, a która nową ranę zadała Matce Najświętszej, była na święto Paschy. W gronie krewnych i znajomych wybrała się święta rodzina do Jeruzalem wraz z Jezusem, który liczył już 12 lat. Podlegał zatem temu prawu. Droga z Nazaretu do Jerozolimy trwała od 3 do 4 dni. Uroczystości w Jeruzalem odbywały się przez 7 dni, po czym pielgrzymi wracali do swych miejscowości. Ponieważ napływ ludu do świętego miasta był ogromny, więc dla uniknięcia zamieszania i ścisku wprowadzono pewne przepisy. Wyznaczono stały porządek. Były więc wyznaczone bramy, którymi pielgrzymi pewnych miejscowości mieli wychodzić. Samych pielgrzymów dzielono na poszczególne grupy, osobno mężczyzn, osobno niewiasty. Toteż, gdy Najświętsza Rodzina wracała do domu, łatwo mógł Jezus pozostać, gdyż Maryja sądziła, że idzie ze świętym Józefem, a Józef, że dziecię jest pod opieką matczyną. Wyobraźmy sobie tę scenę, jak Jezus chwilowo towarzyszy Najświętszej Pannie, po czym odchodzi nieco na bok, przystaje. Serce ściska mu ból, patrzy czule na oddalającą się matkę. Wie, jak straszną mękę zada jej przez to rozłączenie. Dziecięce serduszko wzdryga się, czuje z oddaleniem się matki osamotnienie wśród obcych. A jednak pozostaje, pozostać musi. Wszak przyszedł na to, by pełnić wolę Boga, który go posłał. Trudno nam odgadnąć w całej pełni, jakie misterium kryło się w tym trzydniowym pozostaniu Jezusa w Jerozolimie, ale było ono niezawodnie wolą Jego Ojca. Dłużyły się chwile Maryi, nie mającej przy sobie Jezusa. Z niecierpliwością oczekiwała wieczora, by ujrzeć swe dziecię. Święty Józef również tęsknił za Jezusem. Toteż możemy sobie wyobrazić ich wzajemne przerażenie, gdy spotkawszy się wieczorem w miejscu noclegu ujrzeli, że przy żadnym z nich nie ma Jezusa. O jakiż ból ścisnął serce matki i świętego opiekuna. Na próżno rozpytywali się wśród krewnych i znajomych, na próżno po najsmutniejszej, bezsennej nocy wrócili do Jeruzalem, pytając wszędzie o Jezusa.
Dopiero po trzech długich jak lata całe dniach spotkali Jezusa w świątyni. Boleść Matki Najświętszej w tym zdarzeniu przybiera specjalną, odrębną cechę – osamotnienie. Pierwsza to rozłąka z Jezusem. Pierwszy raz matka cierpi sama z dala od swego dziecka. Gdy przypomnimy sobie, jak Matka Boża zżyła się z Jezusem w cichym Nazarecie, jak On stanowił, że tak powiem, nie tylko część, ale całe jej serce, przekonamy się, że ten ból był ogromny, największy ze wszystkich, jakie przeżyła w tych długich trzech dniach. Kto doświadczył choroby skrupułów, opuszczenia i oschłości duchowych, kto przeczytał ważnie Noc Ciemną świętego Jana od Krzyża, będzie miał choć słabe pojęcie, co Matka Najświętsza przeżywała w tej rozłące z Jezusem. To cierpienie jej można porównać tylko z tym, które później odczuwała po śmierci Pana Jezusa, a które teraz było tym większe, że przypominało jej tamto drugie, które ją czeka. I szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Patrzmy na Matkę Najświętszą, jak blada ze łzami w oczach przebiega gromady pielgrzymów, później ulice jerozolimskie. Jak nadsłuchuje, śledzi bolesnym wzrokiem każdego chłopca podobnego do Jezusa. Choć siły ją opuszczają, bez snu i pokarmu nie ustaje jednak. Jedna straszna rzeczywistość przeszywa jej serce, napełnia duszę pustką. Nie ma Jezusa. A myśli bolesne wciąż nadchodzą. Kto wie, co go spotkało? Może go zbyt mało kochała, może nie otaczała go taką troską, jak powinna, i dlatego się od niej oddalił. Czemuście mnie szukali? Gdy wreszcie po trzech dniach znalazła Maryja Jezusa w świątyni i wśród niewymownego szczęścia uczyniła mu tę wymówkę: Synu, czemuś nam to uczynił, oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Wtedy jeszcze spotkała ją nowa boleść. Jezus bowiem, choć widział jej bladą twarz, słyszał drżący głos, wiedział, ile przecierpiała przez te trzy dni. Nie rzucił się jednak w jej objęcia, nie przepraszał jej, ale głosem poważnym odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Biedna matka, jak to? Jej dziecko pyta, dlaczego go szukała? Mogła ona nie szukać? Mogła żyć choćby chwilkę bez niego? Mogła zrzec się swych praw matki nad nim? A jednak uczuła w tej chwili, że musi się zrzec swych praw, bo jej syn, choć ją kocha bezgranicznie, podlega innym jeszcze, wyższym prawom. Jego dziwnie majestatyczna postać, jego głos i tajemnicze słowa przypomniały jej wyraziście, że Jezus nie jest tylko jej dziecięciem, nie jest tylko dla niej, ale jest Synem Bożym, Zbawicielem dla całej ludzkości. I woli Ojca, która go wiedzie do tego celu, muszą on i ona podlegać.
Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.